Gwiazdka, gwiazdka już na świecie. Ciesz się szczerze każde dziecie. Chrystus nam się dziś narodził i nas z smutku oswobodził. Okna wystawne sklepów jasno oświetlone i pełno w nich zabawek najróżniejszych. Żabcia mała wraca do domu z zaneczkowania i staje właśnie przed takim oknem z zabawkami. Czego tam nie ma, jest wszystko. Żabcia patrzy i patrzy i napatrzeć się nie może. Tu piłeczki mała, duża i bardzo duża, a tu Misiek, bury niedźwiadek, maleńki i bardzo duży. Ten maleńki to pewnie synek, a ten duży to pewnie tatuś. O, a tam dziecko w wanięce się kąpie, a tam Katarynka mała. A tu ach, te cudowne lalki i laleczki, małe, duże i bardzo duże, z prawdziwymi włosami. Ach, śliczne to wszystko. Wszystko to chciałabym dostać na gwiazdkę. Muszę napisać liścik do Gwiazdora, to na pewno mnie wysłucha. Tak marzyła i wzdychała żabcia mała, idąc do domu. A kiedy już grzecznie zjadła wieczerze, poprosiła mamusię o papier jołówek i, i napisała wielki list serdeczny do kochanego pana Gwiazdora. Potem położyła go na oknie, zmówiła paciorek i poszła spać. Zaledwie żabcia usnęła, a już zaczął się cudny sen. Widziała wszystko we śnie i słyszała tak wyraźnie, jak na jawie. A ponieważ sen ten był naprawdę zachwycający, przeto tu opowiem, co się jej śniło. Śniło się żabci wielkie niebo. Było tam tak samo wiele śniegu, jak na ziemi, a mimo to nie było tam wcale zimno. Rosły tam również świerki, ale o wiele piękniejsze niż na ziemi. Na każdym świerku jaśniały żywe światełka, a światełka te. To gwiazdki mrugające wieczorem na niebie. I było tam dużo skrzydlatych aniołków, bardzo dużo, którym pan Bóg udzielił wakacji, ażeby na czas gwiazdki były pomocne gwiazdorowi, któremu było na imię Święty Mikołaj. Święty Mikołaj był już bardzo stary. Nie mógł się tak szybko ruszać i oczy miał słabe. A ponieważ był bardzo dobry i dzieci grzeczne bardzo kochał, Dlatego uprosił sobie u Pana Boga, że jak dawniej, tak i teraz zawsze schodzić będzie na ziemię w rocznicę Bożego Narodzenia, aby dzieci obdarować podarkami. Aniołki wtedy pomagały mu z wielką radością. Jedne aniołki odczytywały mu listy dzieci, inne znosiły zabawki i podarki, inne pakowały podarki do wielkiego worka i do koszyków, a jeszcze inne, mocniejsze Pomagały mu nieść podarki na dół, na ziemię i roznosić po chatach, domach, dworach i pałacach. I Żabcia widzi właśnie, jak aniołek odczytuje świętemu Mikołajowi jej list. Tak, na pewno list Żabci. Święty Mikołaj słucha, uśmiecha się łagodnie i rozkazał drugiemu aniołkowi. A no, skoro Żabcia tak grzecznie prosi, to zapakuj dla niej kilka podarków, ale nie wszystkie. Bo gdyby tak wiele dostała zabawek, to na pewno by nie wiedziała, czym najpierw się bawić i znudziłaby się szybko. Gdy już wszystkie aniołki zapakowały, wtedy Żabci ukazał się nowy obraz. Oto zajechały długie, bardzo długie saneczki, jakich nigdy przedtem nie widziała. Sanki z srebrnymi dzwoneczkami. Na sanie te wsiadła chmara aniołków z workami, pełnymi najśliczniejszych podarków, a kiedy już wszyscy usiedli na swem miejscu, wtem ostatni usiadł święty Mikołaj i zawołał wesoło. Dalej żwawo, jazda na dół na ten biedny ziemski padł. Z nami szczęście i wesele damy dzieciom uciech wiele. Niechże wiedzą, że z Chrystusem dobry Bóg na świat się rodzi, że z Chrystusem wielka przyszłość gwiazda szczęścia na świat wschodzi. Na końcu miasta, niedaleko parku, stała chateczka i przed tą chatką właśnie zatrzymały się sanki z nieba. Aniołki rozglądają się ciekawie i wtem słyszą za sobą głos świętego Mikołaja. W tej chałupce mieszka mała żabcia. Weźcie z sanek zabawki i pierniczki i zanieście po cichutku do jej pokoiku. Zabawek i innych podarków dla żabci było tak wiele, że dźwigać je musiały aż trzy aniołki. Szybko więc aniołki wyniosły wszelkie prezenty i cichuteńko udały się do pokoiku. Tam w łóżeczku żabcia miała spać grzecznie, nie chrapała i przez sen się uśmiechała, tak miluchnie, tak rozkosznie, że aż aniołki stanęły w zachwyceniu. Ale aniołki skrzydlate to także dzieciaczki i do figielków także mają ochotę, zwłaszcza gdy z Mikołajem chodzą po ziemi. To też, gdy rozpakowały podarki ślicznej zabawki, zaczęły same się bawić. Zapaliły świeczki na choince, śpiewały srebrzystymi głosikami piękne kolędy. A potem wzięły lalkę, huśtały ją, pląsały i bawiły się naprawdę jak aniołki, bez swarów, kłótni i krzyku. A jeden aniołek podszedł na paluszkach do łóżeczka i przyglądał się ciekawie, a figlarnie, żabci, jakby chciał się z nią bawić. I długo tam pozostawały aniołki, wesoło się krzątając, aż wreszcie noc minęła i nastał świt. Wtedy aniołki zniknęły z domku żabci. Pobiegły na dwór, gdzie już czekał na nie mocno zziębnięty święty Mikołaj, siadły na sanki niebiańskie i pojechały, niby błyskawica, w górę do nieba, które nazywają swym rajskim ogrodem. Wszystko to żabcia grzeczna widziała przez sen, kiedy spała. Ładny to był sen, prawda? Ale cudny sen żabci stał się rzeczywistością, gdy bowiem rano otwarła oczęta, ujrzała poustawiane obok łóżeczka i boże drzewko, i wózek, i lalkę, i najrozmaitsze śliczności. Któż zdoła opisać jej radość? Wszakże wszystko to, o czym marzyła wieczorem, stojąc przed oknem wystawnym, spełniło się co do joty. Święty Mikołaj wysłuchał jej prośby, bo żabcia była grzeczna, posłuszna i pilna.